Tomasz Rzepecki. Porzucić wszystko, to wszystko odzyskać. Rozdział 10. Minęły kolejne 2 dni, zanim dotarliśmy na miejsce. W międzyczasie przekroczyliśmy magiczne 10 tysięcy kilometrów podróży. Wiadomo, że zaplanowaliśmy ją na więcej, ale kiedy to się naprawdę stało, poczułem, że to coś wielkiego. Że przekraczamy kolejną barierę, która mimo wielu dotychczasowych doświadczeń nadal w nas tkwiła. I zdarzyło się to w niecodziennych okolicznościach. Zbliżaliśmy się do Santander, powoli zmierzchało. Im bliżej, tym więcej śniegu na horyzoncie. Najpierw na górskich wierzchołkach w oddali, a w miarę ich przybliżania się, także na stokach i całkiem blisko, przy drodze. W końcu namacalnie, w postaci pośniegowego błota na poboczu i w kolejnie wyżłobionej między dwoma paskami czarnej jezdni, którą jechało się jak po lodowych szynach. Ostrożnie, żeby nie wypaść z wyznaczonego przez poprzednika toru jazdy. Zima na całego. Zajechaliśmy dość wysoko i dopiero bliżej zatoki droga zaczęła mocno opadać w dół. Połacie brudnego śniegu zostały za plecami jak niechciane wspomnienie. Na 10-tysięcznym kilometrze nakręciliśmy krótki film ku pamięci. Zaraz zjeżdżaliśmy na inną drogę i trzeba było pilnować mapy. Urwiste skały po lewej zatrzymywały swą potężną siłą huczącą moc przypływu. Zaczęło porządnie lać. Koło Solares zjechałem na przydrożny parking, który jednogłośnie wybraliśmy na nasz pierwszy nocleg po miesięcznym rozbracie z Hiszpanią. Było już ciemno, a światła latarni kierowały swoją uwagę na klub nocny w domu z szeroką werandą. Gdyby nie zmęczenie całodzienną jazdą, na pewno byśmy się wynieśli. Przez całą noc podjeżdżały i odjeżdżały samochody, a jeszcze nad ranem widziałem jakiegoś zataczającego się klienta. Lało jak z cebra, a on pogwizdując dolał swoje 3 grosze do jednej z kałuży. Taką tutaj mają zimę. Rankiem ruszyliśmy dalej. Zatrzymaliśmy się na zakupy w Mercadonie. Zatęskniliśmy za nią, w Hiszpanii kupowaliśmy tylko tam. Mieli najlepsze bagietki i pączki z dziurką w środku. Szkoda, że nie można było ich wziąć na zapas, bo smakowały tylko świeże. Na drugi dzień to już zwykłe tłuste kluchy. Do wieczora mieliśmy być pod Tuluzą, kawał drogi stąd. Graniczną Bidasoa pokonaliśmy tym samym mostem, na którym niegdyś obserwowaliśmy z drugiego brzegu kontrolę graniczną. Nas nie sprawdzali. Wypogodziło się na tyle, że zamiast wycieraczek włączyłem nawiew na chłodzenie. Po takim czasie sypnęło na nas z kratek wszystkimi brudami, które się tam zebrały. Poczułem, że to wiosna, bo na wiosnę zawsze dostawałem w twarz kurzem z instalacji, która przez ostatnie kilka miesięcy była nastawiona na wianie na przednią szybę. Uwolnione paprochy fruwały radośnie, wpadając do oczu, we włosy i powiększając swą kolonię w trudno dostępnych zakamarkach pod fotelami i w nogach. Okazało się, że to przedwczesna radość. Prawdziwa wiosna miała przyjść w innym kraju. Kolejne widoki przywoływały niedawne wspomnienia. Widziane z drogi Saint-Jean-de-Luz, Biarritz i Bayonne. Całe centrum przebudowywali na potrzeby nowych autobusów imitujących tramwaje. Miały wydzielone pasy, zasłonięte koła i napęd elektryczny. Nie potrzebowały trakcji jak tradycyjne. Futurystyczne pojazdy jeździły już od jakiegoś czasu po mieście i widziałem je wcześniej, a mimo to znowu wprawiły mnie w zdumienie. Poczułem się co najmniej jak Marty McFly w Powrocie do przyszłości. W latach 80. inaczej wyobrażali sobie przyszłość, ale te autobusy były jak żywcem wyjęte z drugiej części trylogii. Wszystko mijaliśmy przejazdem, bez zatrzymywania się. Kadry przewijały się, jakbyśmy ponownie oglądali ten sam film. Droga do Tuluzy ta sama, którą jechaliśmy w październiku w przeciwnym kierunku. Coś zostało w pamięci, choć to tylko slajdy. Tu stacja z tanim gazem, tam trzeba uważać na zakręcie. Bałem się o mandaty, choć nie jeździłem szybko. We Francji w zabudowanym zawsze 50, po trasie ile się dało, czyli niewiele szybciej. Mimo to na ograniczeniach stawiali radary i często zauważałem je w ostatniej chwili lub za późno. Do dziś nic nie przyszło, choć słyszałem, że niektórzy dostają po roku albo i później. We Francji gaz był dużo droższy i rzadziej dostępny. Dopiero za Tuluzą znalazłem stację. Szarpałem się z dystrybutorem, sprawdzałem, czy założyłem dobrą końcówkę, a on dalej nie nalewał. Okazało się, że najpierw trzeba zrobić przedpłatę u murzyna w budce, który dopiero potem odblokowywał pistolet do zatankowania za odliczoną kwotę. Co kraj, to inna nazwa i sposób tankowania. U nas LPG, we Francji GPL, w Hiszpanii GLP. Tu końcówka okrągła, tam podłużna, a czasem bez adaptera. Raz pracownik stacji tak się zdziwił, że wlew mam zamontowany w plastikowym zderzaku, że nie mógł uwierzyć. Chodził wokół samochodu szukając innego, a ja mu pokazuję, że tu. Nie było go widać, bo zasłaniał bagażnik z rowerami. Trzeba było się nagimnastykować, żeby się do niego dostać. Teraz już pięknie nam się jechało. Tak jak sądziłem, wraz z opuszczeniem Baskonii rozpogodziło się. Pod wieczór przyszedł srogi mróz i to była najzimniejsza noc. Zatrzymaliśmy się na park and ride przy pętli autobusowej.
Przegubowe Solarisy kursowały co pół godziny. Kamera była skierowana prosto na nas, więc nawet nie wyszliśmy, nawet nie uchyliliśmy drzwi. Zamarzliśmy od zewnątrz i od środka. Nasze oddechy od razu przyklejały się do szyb. Zamiast mgiełki tworzyły kryształki lodu układające się we wzory. Pobudka przed świtem była bolesna. Skrobanie, rozgrzewanie się nad kubkiem czarnej lury i bezskuteczne poszukiwania łazienki. W dobrym nastroju utrzymywało nas to, że dziś mieliśmy osiągnąć cel. Słońce ostro dawało po oczach. Zimowe promieniowanie czasem jest takie, że nie pomogą żadne okulary. Oślepiające, jakby nie było atmosfery, żadnej bariery. Jakby na przesłuchaniu świecili nam lampką po oczach. Koło Carcassonne zmieniliśmy kierunek jazdy, co na pewien czas przyniosło ulgę. Połowa lutego, południe Francji. Rośliny jeszcze nie wystrzeliły pąkami, czekały w blokach. Równo zaorane zagony ciągnęły się kilometrami w pagórkowatym terenie. Puste wsie i miasteczka. Niewiele się zmieniło od naszego ostatniego pobytu. Zamknęli główną drogę i kilka godzin spędziliśmy na objeździe prowincjonalnymi drogami. Pewnie dało się inaczej, ale jakoś tak dobrze nam się jechało. Krajobrazy, których nie zapomnę. Świat, o którego istnieniu nie miałem pojęcia. Nieznany obcym, bez opisu w przewodnikach, zdjęć i poleceń. Przecież nie odcięty od cywilizacji, a tak wyglądający. Myślę, że też niewiele interesujący się tym, co go nie dotyczy. Zamknięty w swoim ekosystemie, samowystarczalny. Akurat wtedy czytałem Korsarza Konrada. Te przysiłki takie same jak ten, którym na stare lata zamieszkał Peyrol, główny bohater powieści. Patrzyłem na domostwa i wyobrażałem sobie, że zza węgła zaraz wyłoni się posiwiały, ale jeszcze krzepki wilk morski. Nic takiego się nie wydarzyło, choć chałupy mogły pamiętać jego czasy. Mogły mieć po 200 i więcej lat. Stawiane z grubo ciosanych kamieni, przykryte dachówką, która dziś już tylko w niektórych miejscach pokazywała się spod warstwy mchu. Ale Peyrol osiadł gdzieś nad Redą Jerez, blisko morza. Nie mógł bez niego żyć. Wychodził na wzgórze, z którego obserwował manewry angielskich okrętów. Mimo, że spędził tam całe życie, wciąż je kochał i nie wyobrażał sobie, że mógłby umrzeć gdzie indziej niż na pełnym morzu. Zatrzymaliśmy się w fabryce czekolady w Toulet. Przedwojenne ciężarówki rozwoziły towar do okolicznych sklepów i na targowiska. Wewnątrz był dział degustacji i sprzedaży. Chodziliśmy między stoiskami, próbując dżemów, miodów, czekolad pitnych i stałych, mlecznych, gorzkich, wafli, batonów, orzechów w polewach, ciastek, kremów kanapkowych, owoców w czekoladzie i pikantnych dodatków do deserów. Przez szklaną ścianę podglądaliśmy pracujących za nią cukierników. Jeszcze chwila i mogliśmy się serdecznie uścisnąć, kiedy wyrósł przed nami znajomy masyw Garde Grossa i winnica oferująca wino na litry. Wszystko było jak przedtem. Nie poznałbym, że to luty, nie październik. Może tylko ten śnieg gdzieś na dalekich wierzchołkach, może mniejszy ruch, może opustoszałe pola. Może, ale to detale. Przy placyku nadal stał dostawczak z pizzą. Obok starszyzna grała w bóle, a w bankach i sklepach mieli popołudniową przerwę. Co tu mogło się zmienić przez te kilka miesięcy, skoro wcześniej nie zmieniło się przez wieki? Nawet zaparkowaliśmy tam, gdzie poprzednio. W domu starców za ogrodzeniem ten sam pensjonariusz wykrzykiwał do nie wiadomo kogo swoje ale, ale, ale. Gdyby oglądał Tour de France, pewnie tak dopingowałby swojego faworyta na podjeździe, ale zimą, w środku dnia... Przy Rue Randon, w jednej z kamienic, wszystkie okna otwarte na oścież. Z wnętrza dobiegały klasyczne akordy Debussy'ego. Pod zapalonym całą dobę żyrandolem tworzył on. Był symbolem tego miasteczka, z gęstą, siwą czupryną zwieńczoną opalonym lotniskiem po środku. Spotykaliśmy go na targu i siedzącego na ławeczce w pogodny dzień, ale najczęściej tu, w jego pracowni. Ściany uginały się od obrazów, rzeźby stały wokół stołu kreślarskiego, na którym szkicował kolejne projekty. Siedział na piętrze, widać było tylko jego charakterystyczną głowę w otoczeniu innych głów, które dla towarzystwa sam sobie stworzył. Kiedy szedł pod naszymi oknami, zawsze radośnie pogwizdywał. Już z daleka wiedziałem, kto to. Kulawy chód nierówno odbijał się na wyślizganym bruku. Przystawał, rozglądał się, jakby czegoś szukając, za czymś węsząc. Gdy się na niego spojrzało, uśmiechał się szeroko, wyszczerzając kasztanowe zęby. Zazwyczaj nosił stare, porwane łachy, choć jeszcze całkiem nie skapcaniał. W niedzielę ubierał się odświętnie i spacerował, jakby wiedziony dawnym wspomnieniem, że niedziela jest dniem odpoczynku. Do kościoła raczej nie szedł, bo nawet w niedzielę nie odprawiali nabożeństw. Nigdy nie widziałem go w towarzystwie innego człowieka, tylko wśród tych rzeźb i obrazów. Wydawał się bezproblemowy. Taki, którego nie interesuje, co myślą o nim inni. Sprzedawca jarzyn przy Starym Moście niespodziewanie powitał nas poprawnym dzień dobry. Chociaż nigdy u niego nie kupowałem, zawsze rozmawialiśmy. Mówił, że dom naprzeciwko, na najwyższym punkcie wzniesienia, już nie był na sprzedaż. Ktoś w nim zamieszkał. Weszliśmy mu pod bramę, żeby popatrzeć na panoramę Nyons. Rzeka zwęziła się jeszcze bardziej, co znaczyło, że zima była sucha. Pod filarami Starego Mostu urzędowały gołębie. Uczepiły się gałęzi oplatających jeden z przyczółków. Waliły prosto na skierowane ku górze reflektory iluminacji.
Przez to nie emanowały już czystym światłem, tylko nierówno podświetlały wybrane fragmenty kamiennego łuku. Koty buszowały w śmietniku. Jeden nurkował w blaszanym kuble, inny przeciągał się na plastikowej klapie nagrzanej od słońca. Pagórki były dzikie i niedostępne. Żadna ścieżka nie prowadziła do gołych, pokrytych czasem rzadkimi trawami, gór bez nazw i historii. Chyba nigdy nic się na nich nie wydarzyło i może nawet nikt na nich nie był, bo i po co? Może gdybym się na nie wspiął, byłbym pierwszym, który stanął tam ludzką stopą. A może tak mi się tylko wydawało? Może działy się tam rzeczy niezwykłe, ale szerzej nieznane? Może toczono o nie walki, choć nie były zamieszkane, ale strategicznie położone? Może uciekali tam młodzi, żeby potajemnie się spotykać i kochać, ukryci przed czujnym wzrokiem rodziców? Może polowali tam na dziką zwierzynę, która kiedyś przecież musiała tu być? Pomyślałem, że żeby nie zostały całkiem zapomniane i przez nikogo nie odkryte, warto by kiedyś o nich napisać. W końcu to, co widzimy, zawsze jest tylko tym, co sobie wyobrażamy. Koniec. Nagrano w Nyons w południowej Francji w dniach 22-26 kwietnia 2019 roku. Czytał autor.